Lucky opowiada bajkę na dobranoc pieskowi Chase. Nagle słyszą, jakby ktoś chodził po dachu ich domu. W mieście powstała nowa wieża psiego patrolu Exe, jednak nikt nie wie, kto i kiedy ją stworzył. Gdy znika Chase, sytuacja robi się skomplikowana. Nie zapomnij kliknąć łapeczki w górę i zapraszam do oglądania. Siemanko, Lucky z tej strony! Słuchajcie, za mną jest Chase, którego zaraz muszę utulać do snu, ponieważ już jest późna godzina i już zaraz zobaczymy, co on robi. Aha, on pewnie sobie gra w Minecrafta! Ej, Chase, chodź, idziemy już do spania! Lucky, ale myślałem, że jak przyjdę do ciebie, to pogramy chociaż do 22 w gierki. Nie no, chodź. Ja już wziąłem ze sobą piżamę, mam ze sobą piżamę i ty też już się ubieraj i idziemy do spania, chodź. Ja nie chcę iść spać, proszę. Chodź do góry, specjalnie zarezerwowałem dla ciebie górę. Już kołdra i poduszka jest dla ciebie przyszykowana, dlatego tylko chodź tutaj i możesz iść spać. Juhu, naprawdę odstąpiłeś mi swoje łóżko? Ale tak. Super! Zobacz, jeszcze tutaj twój plakat z twoim podobieństwem. Dobra, cześć, to ja już idę, ty idź spać. No dobra, no to ja już się położę i będę usypiał. Ale może mi jakąś kołysankę zaśpiewasz, albo poczytasz jakieś bajki albo coś? No dobra, to powiem ci bajkę na dobranoc i ty już pójdź spać. Okay. No dobra, to w takim bądź razie za dirtami, za diamentami żył sobie człowiek, o już śpi, żył sobie człowiek creeper. Nie. On miał zawsze bardzo przyjemny dzień, ponieważ robił dobre uczynki. Dobra, to my teraz po cichutku na paluszkach idziemy. Dobra, już zasnął. Psia. Idziemy, dobra, super. Czesiu zasnął, także jest super. Ej, ja cię coś słyszałem. Lucky. Co słyszałeś, Cześć? Ja nic nie słyszałem. Jakieś dziwne takie trzaski. Nie, takie chodzenie. Ja tutaj nic nie widzę, wyjrzyj przez okno. Nie, no zobacz, tutaj niczego nie ma. Ha, ej, no faktycznie, no niczego nie ma, no. A no. Może otwórz okno, zobacz. No. Zobacz, tutaj nic nie ma, dobra, możesz iść spać, Chase. To tylko może zły sen ci się przyśnił. Idź sobie dalej spać, no i co? No i dobranoc. Dobranoc, Lucky. Dobra, ja już też idę spać. Dobra, widzowie, odstąpiłem w ogóle całą górę Chase'owi, ponieważ chciało mnie zamieszkać. Ja, jak widzicie, tutaj sobie rozłożyłem takie składane łóżko, dlatego ja też już się zbieram do spania, zakładam swoją piżamkę. A wy, jeśli chcecie, żebyśmy mieli razem super jutro dzień mega i wy będziecie też mieć super razem dzień przygody Lucky'ego, to już teraz klikajcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, czy dobijecie 7000 łapeczek w górę. Myślę, że dacie radę. Kliknijcie subskrypcję z dzwoneczkiem, zmienicie z czerwonego przycisku na szary, to wam pokażę taki super mega telefon, który mam. No i co, zbieramy 700 tysięcy subskrypcji, ja lecę spać, no i jutro będzie super mega dzień, także dobranoc widzowie, pa pa! Chyba wstałem już, tak, to jest kolejny dzień, kolejny ranek i ja wstałem, słuchajcie, mam niesamowitą niespodziankę. Samego ranka postanowiłem, że dla Chase'a zrobię mega pyszną jajecznicę, dlatego będzie zadowolony. Ściągniemy tutaj swoją piżamę, już jest piękny dzionek, z samego ranka, zobaczcie, wstał nowy dzień. No i teraz zaglądamy do lodówki i w lodówce tak, jajecznica już gotowe, herbatka oraz tosty, także super mamy śniadanko. Nie wiadomo, czy on już wstał, czy się obudził, ale zaraz pójdziemy do góry. Cześć, wstawaj już, pobudka, śniadanie mamy dla ciebie. Tutaj z widzami mega śniadanie, naprawdę będzie ucieszony. Tutaj jajka, okej, jajeczka, herbatka, no i tosty będą niesamowicie. O, tosty tutaj położyłem, no ale położymy u góry. Cześć, ty słyszysz mnie? Halo! Cześć, gdzie jest ten Cześć? Czemu on jeszcze nie wstał? Halo, Cześć, wstawaj, pobudka! Ej! Co się stało? Ej, halo! Cześć! Czy to są jakieś żarty? Czy serio cię tutaj nie ma? Halo! Cześć! Ej, gdzie jest Cześć piesek? Przecież kładłem go tutaj, kołysankę mu spałem, na dobranoc jakąś bajeczkę mu... A tutaj co to? Ej, czekajcie, to jest jakieś... Tu ktoś normalnie chyba był! On, pamiętacie, on mówił, że coś słyszał! Cześć, jesteś tutaj? Ty, Cześć'a tutaj nie ma! Halo, czy ktoś tutaj jest?
Ej, słuchajcie, przygotowałem śniadanie dla Chase'a, a Chase'a normalnie nie ma, tak jakby sobie wyszedł z domu i... Ej, tutaj tej drabinki tutaj też wcześniej nie było. Wyszedł z domu, tak jakby nic nie chciał nam powiedzieć, że wychodzi z domu. Halo, Chase, jesteś może tutaj? Ja nie widzę Chase'a. O, a ktoś tam jedzie. O, może się go spytam, czy kogoś tu widział. Wracam z mojej super pracy. Dzień dobry. O, halo, przepraszam. Ja szukam tutaj takiego pieska małego Chase'a. Czy nie widział pan może Chase'a tutaj gdzieś od mojego domu wychodził? A on tak samo jest przecież psem policjantem. Psem detektywistycznym. Taki husky piesek, on sobie często tutaj biega. Widział pan tutaj, bo normalnie wyszedł mi z domu, albo wyszedł mi z domu tutaj, zobaczy pan. No nie widziałem, bo ja od rana byłem w pracy, ale wiesz, tak się składa, że tutaj w moim domu, widzisz, na budynku mam kamery zainstalowane, więc możemy sprawdzić, co się działo przez ten czas, przez cały dzień. No dobra, to pan mi da coś, żebym tam wszedł. Tutaj mogę nacisnąć na niego prawym przyciskiem myszy i sobie wchodzę, tak? Żeby otworzyć kamerę z wieczora chciałbym, o. Mhm. Dobra, to tutaj klikam, okej. No i co tam widzisz? Ja może przełącz ekran? Ty, czekaj, widzę ktoś. Widzę, jak normalnie koleś idzie, jakiś, nie wiem, nie poznaję go, nie wiem dokładnie, kto to jest, ale drabinki rozstawia, wchodzi do góry tutaj i czekaj, jestem ja tam z Chase'em, ty, normalnie była ta sytuacja, pamiętam, ja usypiałem Chase'a, a on normalnie tam stał i Chase kogoś słyszał, ty, czekaj, a to on nie jest podobny do Ridera? Ej, nie widzę, proszę pana, kolejnego części, to się nie nagrało, widziałem tylko jak tutaj Chase wchodzi i tam był przy tej całej sytuacji, znaczy Ryder X tam był. Aha, Ryder X, ale tu wiemy już, czyja to jest sprawka, to teraz musimy rozwiązać tą zagadkę. Dobra, rozdzielmy się, pan pójdzie w tamtą stronę, ja pójdę w tamtą stronę, jak coś, to jesteśmy na telefonach, proszę dzwonić, jak coś pan się dowie. Dobrze, do widzenia, do widzenia. Dobrze, że idę w tym kierunku, ponieważ teraz mi się przypomniało, że jak Chase u mnie był, powiedział, że na tym skrzyżowaniu gdzieś musiał wykonać jakieś zadanie, które Ryder mu polecił, które miał do wykonania, tylko co tutaj miał do dzisiaj do zrobienia? O, poczekajcie, kogoś tam widzę. O, a tam jakaś babcia jest. Czekajcie, podejdziemy tutaj. Przepraszam, a co się pani stało? Przepraszam, a w której pan stronie jest, bo ja po prostu... Tutaj jestem, proszę pani, tutaj jestem, proszę pani, przed panią. A, dzieciątko kochane, przepraszam, ale ja zgubiłam okulary i teraz nie wiem, gdzie one są. I rozsypały mi się wszystkie moje zakupy i teraz nie umiem sobie poradzić. Nie wiem, jak to wszystko tutaj pozbierać, bo mój mąż tam z tyłu stoi i też chyba zgubił okulary. Pan Hilary zgubił okulary! O ja, widzę tam pana męża! O ja, to chyba Chase tutaj, słuchajcie widzowie, Chase miał tutaj wykonać takie zadanie, że pomóc tej pani tutaj pozbierać zakupy. To już tutaj zbieramy zakupy, ale może najpierw okulary. Gdzie tutaj mogą być pani okulary? Właśnie, gdzie są moje okulary, bo ja naprawdę nie widzę nic, dosłownie nic nie widzę, nawet nie wiem, gdzie jest samochód. Tutaj chyba są jakieś okulary, chwila, moment. Proszę pani, proszę założyć, może już lepiej tutaj. O, proszę założyć te okulary tutaj, wyrzuciłem przed panią. O, od razu pani lepiej wygląda, jak tam widzi pani? Dziękuję ci bardzo, dziękuję, teraz mogę wszystkie moje zakupy pozbierać, ale też znalazłam tutaj taką książkę w ogóle gdzieś tutaj po drodze, w parku, tu pod tymi drzewami, jak zadanie od Ridera. To są zadania od Ridera. Dobra, proszę pani, to życzę miłego dzioka, niech pani pozbiera swoje zakupki. Ja już też panu pomogę tutaj, zabierać zakupki. I proszę podjechać po pani męża, bo tam czeka. Okej, do widzenia, dziękuję bardzo. Do widzenia. Ej, zobaczcie, wykonaliśmy zadanie Chase'a, a tutaj otrzymaliśmy taką książkę. Ciekawe, co jeszcze nas spotka i gdzie jest ten Chase? W którym on miejscu jest? Poczekajcie, zobaczymy. Tu jest coś napisane, widzieliście? Czekajcie, jeszcze raz zobaczymy. Buduję nową wieżę psiego patrolu. Przygotuj mi całą załogę psiego patrolu i wejdźcie wszyscy na wieżę czarną z obsydianu. Ty, czekajcie, Ryder nam przekazał to, że musimy wejść na wieżę, ale przecież to Ryder tego chyba nie napisał, bo Ryder jest na wycieczce, z tego co ja dobrze pamiętam, ale czarna wieża z obsydianu to jest przecież tutaj, widzicie? Ta wieża ogólnie nie mam pojęcia skąd się tutaj wzięła, ona nagle pojawiła się i ja naprawdę nie mam pojęcia, przecież to jest wieża psiego patrolu tutaj, tak ona normalnie wygląda, a tutaj nagle druga się pojawiła, Ryder wybudował takie coś?
Nie no, to jest niemożliwe. Rozejrzyjmy się tutaj w okolicy, pójdziemy do psiego patrolu, zbierz całą załogę psiego patrolu, tutaj jest ciebie napisane. No i już na pewno... O! Rabul, co się stało? Czemu tutaj jesteś? Co się stało? Lucky, wiesz co, no czekam już tu chyba od 2 godzin na Sky, bo miała przylecieć samolotem i pomóc wyciągnąć tą koparkę z podziemi, bo mi ugrzęzła, popatrz. Aha, nie widzę. Wyciągnąć w ogóle. No tak, Rabu, ty się zajmujesz koparkami, ja wiem o co chodzi, ale dwie godziny temu już na nią czekasz, ona już powinna być tutaj, no przecież masz rację, ale zastanawiałeś się, co to za czarna wieża psiego patrolu, przecież my nie mamy takiej czarnej wieży. No właśnie wiem, a jest w tym samym kształcie co nasza wieża, tylko po prostu zmienione kolory i nie wiadomo kto tam urzęduje. Wiesz co, tutaj dostałem zadanie od Ridera, w książce jest napisane, że niby mamy zebrać całą załogę i wejść tam do tej wieży, jednak ja myślę, że tam może być Sky i reszta całej załogi zostaliśmy sami, choć zrobimy pewien plan, bo na początku ja bym nie wchodził tam na tą wieżę, ale zrobił jakiś plan, zanim wejdziemy tam, bo wiesz co się stało? Dzisiaj w nocy normalnie Chase, który u mnie nocował, zniknął. Nie wiem co się stało, zniknął po prostu, zostały tylko szyby tutaj, szyby nie ma, szyba stuczona została i nie wiem kto tak naprawdę spowodował, że Chase'a u mnie dzisiaj nie było. Tutaj, zobacz. No co ty gadasz? Czekaj, ja mam taki dobry węch, trochę jak Chase. Ja tu wyczuwam jakiś podstęp. No. I dobrze wyczuwasz. Wiesz co, zejdźmy na dół i poszukajmy tutaj jakiś poszlak. Może czegoś jeszcze znajdziemy, rozejrzmy się, ale na razie nie wchodźmy tam do tej wieży. Później wejdziemy do tej czarnej wieży, dobra? Dobra, no to chodźmy przegadać ten plan. Piesku, Chase! Jesteś tutaj może? O, piesku, halo! Nie, no tutaj nie ma, dobra. O, a tutaj... Pan policjant, przepraszam, panie, mam pytanko, czy znalazł pan może jakieś tropy odnośnie tego pieska, którego szukamy? No właśnie tak szybko jechałem tutaj, że aż straciłem umiejętności jedne, no bo wjechałem w ten żywopłot. Ale dobra, znalazłem, popatrz, znalazłem taki monitoring całej tej wieży, tego Chase'a Exe chyba. Serio? Czyli to jest... Czy Chase'a? Chyba Ridera? Przepraszam, Ridera Exe. Czyli to jest wieża Ridera Exe, bo ja przed chwilą dostałem książkę po wykonaniu zadania Chase'a, bo Chase miał do wykonania do zadania i tam właśnie było, że mam zebrać całą załogę psiego patrolu do tej właśnie wieży, a przecież ta jest nasza wieża, tak o wygląda, normalnie, nie jakieś czarne kolory, tylko tak kolorowo. No właśnie, no dobra, to wiesz co, pożycz sobie może mój samochód, idź tam to rozwiązać jak najszybciej. Co ty mi, czekaj, ja sprawdzę co ty mi w ogóle rzuciłeś tutaj. O, widzę Sky, a właśnie Rabul szukał Sky, tutaj jest Sky, Rider zwykły, Rider Exe. Jocie, to jest kamera z tej wieży u góry, skąd mam po takie informacje, wow. Ja jestem w końcu policjantem i znajduję takie rzeczy. Ja jestem naprawdę dobrym detektywem. To jest bardzo przydatna informacja. Jacie, mam normalnie widok z górnej wieży. Wie pan co? To wszystko wyjaśnia. To ja nie czekając biorę pana auto i jadę po Rabul, żeby właśnie wziąć chłopaków z psiego patrolu i dziewczyny z tej wieży. Dobra, to ja lecę na piechotę do domu. To powodzenia. No, dzięki. Rabul, jesteś tutaj? Chodź, mam nowy plan. Poczekajcie, Rabul gdzieś tutaj powinien być. Podjadę od drugiej strony, może jest po drugiej stronie właśnie ogrodzenia. Czeka może gdzieś. Rabul, chodź, mam kolejne informacje. Tu go nie widzę, tam go nie widzę, a czeka na nas ta wieża. Dobra, może zadzwonię do niego. Halo, Rabul, jesteś może? Dryń. Halo, jestem w twoim ogrodzie, Już do ciebie pędzę. O, a ja właśnie szukałem. O, Rablu, tutaj, dawaj przez żywopłot. O, jesteś? Chodź. Okej, dzięki, jestem tutaj. To co, lecimy teraz? Chciałeś coś ciekawego? Albo znalazłeś jakieś poszlaki? Znalazłem, słuchaj. Podjedziemy do góry i rzucę ci taki monitoring, który dostałem od właśnie specjalnej osoby i ona dowiedziała się, że tam cała załoga u góry jest normalnie z Riderem i z Riderem Exe i to jest wieża wymyślona przez Ridera Exe, zobacz sobie tylko to i opisz tą całą sytuację, co tam widzisz, zobacz tu. Tutaj jest, w ogóle zobaczysz jak wygląda to u góry. Ja ci tam są wszystkie postacie psiego patrolu.
No, a ty tam, gdzie jesteś przecież Sky, na którą czekałeś, żeby przyleciała, żeby tą koparkę stamtąd wyciągnąć, ale widzisz już dlaczego, jaki powód jest, dlaczego Sky nie może właśnie tym samolotem, przecież Sky nigdy się nie spóźnia, nie byłoby takiego czegoś, że Sky się spóźni 2 godziny na samolot. No dobra, to musimy jak najszybciej tam wejść i zrobić porządek z tym. No, dlatego, dobra, wejdź tutaj, to jakoś tam, te lasery jakoś są sprytne. O, dobra, wejdźmy tutaj i wchodzimy do góry, oni tutaj już są. Ej, co się dzieje? Jos, widziałeś? Co to spadło u góry? No właśnie, o co chodzi? Uważaj, kryj się. Ty, tu jakiś pada sten, pada normalnie piasek? Czemu, co się dzieje? To znów to! Ty! Ale to jest sprytne! To chyba jakiś sposób... Ty poczekaj, bo my musimy poczekać, aż w końcu tu się dostanie taki wysoki poziom tego piasku, aż w końcu będziemy mogli przejść na samą górę, widzisz? Sprytne to jest! Aha. O jacie, no tak! Dobra, to takimi fazami to tutaj leci! No, okej. Wchodź za mną. Zdobędziemy odpowiednią ilość piasku i dostaniemy się na samą górę. Ja już słyszę chłopaków i dziewczyny z jego patrolu, że oni już tam są. Dobra, tutaj teraz podejdziemy. Okej, dobra, jesteśmy dalej. Czekamy na kolejny etap piasku. Dobra, widzę, że tutaj... Oni, widzę tam... Wow. Jak dużo tutaj tego piasku nagle spada. Widzę tam normalnie... tutaj jest Sky w przybliżeniu. Tu jest normalnie Ryder. Dobra, już jesteśmy już blisko. O nie? Uwaga, leci! Kolejne etapy wchodzą w rachubę. Dobra, ty, my już chyba dostaniemy się do góry. Dawaj, szybko! Jesteśmy, no! Dobra, chodź, lecimy. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej uwolnimy te postacie z psiego patrolu. Właśnie. O, hejka, ej chłopaki i dziewczyny, chodźcie za nami. Ej, czemu ty, Ryder Exe, zrobiłeś Chase? Dobrze, że Chase'a tutaj nie ma, bo właśnie Chase tutaj zrobił. Ryder, słuchaj, mamy do ciebie propozycję może, że opuścisz po prostu tą wieżę, o, i my tutaj z chłopakami z ciego patrolu po prostu wyjdziemy. Chodź, Sky, pójdziemy. Ryder, już jesteście wszyscy spokojnie tak, jak ma być. My z Rubble zadbaliśmy o to, żebyście sobie zeszli na dół, na spokojnie i wyszli z tej wieży. Nasza wieża, cała załoga jest tam i my musimy udać się w tamtym kierunku. Dlatego Rubble, bierzmy załogę i super, wszyscy już zostali chyba wydostani stąd, nie? Wyciągnięci, wyciągnęliśmy ich z tej wieży od Rydera. No i ciekawe, czy teraz, gdzie teraz jest Ryder Exe? No Ryder Exe już go tam na dół ogólnie on poleciał. Ty, tylko poczekaj, bo tu będzie taka mozolna praca, że my się stąd nie wydostaniemy tedy, widzisz? Czekaj, jak najszybciej to musimy zrobić. A znasz taki patent, pokażemy może widzom z tym, z pochodnią. Dawaj pochodnię tutaj. Właśnie. Zniszcz to i daj pochodnię. Widzowie, znacie taki trik, jak macie właśnie taką sytuację, żeby się wydostać stąd, to tutaj szybko niszczycie i kładziecie tutaj na dół pochodnię i zobaczcie jak na dół. No dawaj teraz kolejne. Okej, zrobimy sobie swój szlak, żeby... O, widzicie? I taki właśnie jest sposób. Dlatego widzowie, jeśli tego nie zrobiliście i nie kliknęliście subskrypcji z dzwoneczkiem, to kliknijcie, zmieńcie z czerwonego przycisku na szary, bo zbieramy 700 tysięcy subów. Cała załoga z tego patrolu już zaraz za nami pójdzie. Jeśli nie kliknęliście łapeczki w górę, to też kliknijcie, bo to naprawdę jest... Cała nasza siła Lucky Team i Patrol Psi Team, nie, Rubble? Dobrze tak, mówię? Tak. I ogólnie wchodźmy tutaj i tu jest, pokażemy widzom jak wygląda prawdziwa wieża z psiego patrolu, a nam się udało wszystko rozwikłać, to Ryder Exe, no i żegnamy się z wami, papa, widzowie, czekajcie na kolejne filmy i papa, żegnamy się z wami, yo. Papa.